Kolejny dzień naszej drogi różańcowej, tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Co my możemy Bogu ofiarować? Co ja mogę Bogu ofiarować? Przywożę poucinane kawałki kolorowych papierów, używanych kalendarzy, kartek, duża płachta szarego papieru, kleje. Zróbmy coś nowego, ze ścinków. Ułóżmy piękny obraz. I tak zrobiliśmy. Tak jak dni, każdy dzień tworzy nowe możliwości, nowy obraz. A z tych poszczególnych dni miesiące, tak cały rok. I były tam miesiące, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Pierwsze spotkanie w nowym roku. Ofiarowanie Pana Jezusa. Wpisaliśmy swoje imiona. I tą wielką kartkę z naklejonymi małymi kawałkami, kolorową, zanieśliśmy w darach ofiarnych w czasie mszy świętej w sobotę. Ofiarowanie Pana Jezusa. Co możemy Bogu ofiarować? Siebie. Każdy dzień. Jak te kawałki kalendarzów. Jak te kolorowe karteczki. Kawałek po kawałku. Każdy dzień stworzy piękny rok dla Niego. Dla Niego. Raz szło nam lepiej przyklejanie, raz gorzej. Ale efekt był wspaniały. Tak bywa i z dniami. Lepsze są i gorsze. Przyszliśmy z niczym do ołtarza, z kawałkiem papieru, który nieśliśmy przez ulicę z naklejonymi kawałkami papieru. A jednak było to bardzo znaczące. Cały rok oddaliśmy Jemu. Bądź Panie uwielbiony w całym roku, w tym, co się wydarzy. W każdym dniu nowego roku 2022.